Zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym zadać Ci jedno fundamentalne pytanie. Co dokładnie będziesz robił za 10 lat? Nam ludziom trudno przewidzieć to, co będziemy robić jutro po południu. Za tydzień, miesiąc, rok, a co dopiero 10 lat. Tymczasem dziś chcemy się wybrać miliard lat w przód. Żeby to zrobić, nie potrzebujemy kontaktować się z wróżbitą Maciejem, ani nie potrzebujemy też kryształowej kuli, która przepowiada przyszłość. Mamy inne, naukowe sposoby na podróże w czasie. Ale to nie będzie tak, że od razu przeniesiemy się miliard lat w przód, bo w międzyczasie, trwającym miliard lat, Ziemia będzie świadkiem niezwykłych wydarzeń. Niektóre z nich będą naprawdę tragiczne i o nich także chciałbym Wam dziś opowiedzieć. Zaczniemy od najbliższej przyszłości. Rok 2050, czyli 20 lat od dziś. To wtedy niektóre regiony naszego świata staną się niezdatne do życia. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce temperatury podczas najcieplejszych dni osiągną około 46 stopni na plusie. Po 2050 roku znikają wszystkie rafy koralowe na świecie. Las deszczowy Amazonii staje się sawanną. A wszystko to na planecie zamieszkałej przez 10 lub więcej miliardów ludzi. W okolicach 2100 roku Arktyka będzie wolna od lodu przez większą część roku. Lądolody Grenlandii i Antarktydy stopią się całkowicie. I to bardzo zła wiadomość dla pingwinów oraz niedźwiedzi polarnych, bo te albo będą musiały odnaleźć sobie nowe miejsce do życia, albo wyginą. Brzmi to już jak rozgrzewka przed apokalipsą, a tymczasem wyskoczyliśmy dopiero 80 lat w przód, do roku 2100. Co będzie dalej? No, jako że lodowce zaczną się topić i będą topić się coraz szybciej, to na pewno podniesie się poziom wód na świecie. Oto mapa przedstawiająca rok 2100. Pola na czerwono są miejscami, które mogą zostać zalane. W okolicach 2100 roku z Gdańska do Elbląga będziemy płynąć łodzią. Z mapy naszego kraju zniknie duża część Ustki, prawobrzeże Szczecina, Świnoujście, Międzyzdroje i wiele przybrzeżnych miejscowości. Zobaczcie, co stanie się z Holandią, Niemcami, Londynem. Wszystko pod wodą. Memy w 2100 roku będą wyglądać tak. Zagłada dosięgnie też drugie płuco naszej planety, czyli oceany. Pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla, ale w zamian stają się coraz kwaśniejsze. Kwaśne środowisko nie jest zbyt dobre do życia, więc w pewnym sensie musimy przygotować się na pożegnanie Amfitryona Plamistego, Aquamena i Syrenek. Na szczęście możemy temu zaradzić. Wystarczy, że do 2050 roku wypniemy wtyczkę z napisem gazy cieplarniane. Zadanie nie jest łatwe, ale kluczowe, jeżeli chcemy, by kolejne pokolenia dożyły momentu, w którym znikną rudowłosi. Obecnie rudzi to 1% populacji. Liczba ciągle się zmniejsza. Gen odpowiedzialny za rude włosy powinien zniknąć za 1000 lat. Do tego czasu wydobędziemy też wszystkie bitcoiny. Wezuwiusz wybuchnie około 40 razy. Ludzie średnio będą dożywać setki, a może i nawet więcej lat. Pamiętacie apokalipsę 2012, czyli kalendarz Majów? Kolejna zmiana epoki w tym kalendarzu nastąpi w 7138 roku naszej ery. Być może wtedy koniec świata faktycznie się uda. A jeżeli nie, to nasi dalecy potomkowie będą mieli dużo mniej miejsca do życia na naszej planecie. To przez podnoszenie się poziomu wód. Tokio, Nowy Jork, ale też wiele miast odległych dziś od morza, jak Paryż czy Londyn, staną się atrakcją dla nurków. Warszawa będzie miastem nadbrzeżnym, leżącym nad Zatoką Bałtycką, a Dania i Niemcy Północne znikną pod wodą. Ale my spójrzmy nieco wyżej, w kosmos. W ciągu najbliższych 10 tysięcy lat czerwony nad Olbrzym gwiazda Antares wybuchnie w supernową tak jasną, że będzie widoczna w świetle dziennym. Za 20 tysięcy lat Czarnobyl stanie się wolny od szkodliwego promieniowania. Za około 50 tysięcy lat nadejdzie następna epoka lodowcowa. Wkrótce nastąpi też erupcja superwulkanu, w wyniku której na powierzchnię planety wydostanie się 400 km sześciennych magmy. Nie wiemy kiedy. Wiemy, że w ciągu najbliższych 100 tysięcy lat. I że 400 km sześciennych to ilość magmy, która pokryłaby Kraków i okolice na metr.
Za 500 000 lat w Ziemię prawdopodobnie uderzy meteoryt o średnicy około 1 kilometra, czyli jakieś 10 razy mniejszy niż asteroida, która zmiotła dinozaury. 500 000 lat później, na Ziemi, prawdopodobnie nastąpi kolejna erupcja superwulkaniczna. W jej wyniku na powierzchnię wydostanie się 3200 km sześciennych magmy, czyli prawie 10 razy więcej niż poprzednio. Tak dużej erupcji nie było na świecie od 30 milionów lat. W ciągu najbliższego 1 000 000 lat powinien wybuchnąć też czerwony nadolbrzym Betelgeuse. To 9. najjaśniejsza gwiazda, jaką obecnie widzimy na niebie. Eksplozja ma być doskonale widoczna w świetle dziennym i to przez kilka miesięcy. Tyle, że obejrzymy ją ze sporym opóźnieniem. Zanim światło wybuchu dotrze do Ziemi, minie jakieś 700 lat. Zawsze, gdy patrzymy w kosmos, tak naprawdę patrzymy w przeszłość. Światło jest bardzo szybkie, 300 tysięcy km na sekundę. W ciągu jednej sekundy okrążyłoby Ziemię prawie 8 razy. Ale w skali wszechświata taka prędkość to ślimacze tempo. Gdyby nagle zgasło Słońce, to na Ziemi byłoby jasno jeszcze przez 8 minut. Nawet patrząc na Księżyc, tak naprawdę widzimy go z jednosekundowym opóźnieniem. Dokładnie tyle czasu potrzebuje światło, by przemierzyć tą odległość. Za 1 000 000 lat nie pozostanie po nas zbyt wiele. Głównie pomnik naszej cywilizacji, czyli plastik. Pogrzebany gdzieś pod ziemią, być może nawet jakieś mikroby nauczą się go trawić. Poza tym, gdzieś pod ziemią zachowają się też piramidy, może nawet Jezus ze Świebodzina. Cała reszta zniknie. Nawet szkło, które do tej pory wyprodukowaliśmy, zostanie rozłożone na czynniki pierwsze. Za 1 000 000 lat z Księżyca przez erozję zniknie ślad Neila Armstronga. Za góra 100 milionów lat w Ziemię może uderzyć meteoryt o rozmiarach porównywalnych do tego, który spowodował wymieranie kredowe 65 milionów lat temu. Niektóre gatunki na pewno przeżyją, ale ssaki raczej znikną z powierzchni Ziemi. Wraz z ponad 80% innych gatunków. Jeśli jednak to przeżyjemy, to za 180 milionów lat będziemy mieli też więcej czasu na oglądanie filmów na YouTubie. W wyniku zwalniania ruchu obrotowego ziemska doba będzie trwać 25 godzin. Kontynenty Ziemi poruszają się po powierzchni z prędkością kilku centymetrów rocznie. Za 250 milionów lat wszystkie mogą połączyć się w jeden nowy superkontynent z oceanem spokojnym rozciągającym się na połowę planety. To zderzenie stworzy nowe pasma górskie na naszej planecie, więc jeżeli macie pod ręką wehikuł czasu i lubicie chodzić po górach, to wiecie co robić. Macie też spory okres czasu do wykorzystania, bo superkontynent rozpadnie się dopiero po 200 milionach lat. Za 500 milionów albo 2 miliardy lat, bo to daleka przyszłość, w odległości 6,5 tysiąca lat świetlnych od Ziemi nastąpi taki wybuch supernowej, że strumień energii lecący w naszą stronę może położyć kres resztkom życia na Ziemi. Promienie gamma będą miały większą siłę niż nasze Słońce kiedykolwiek wyprodukowało. Mogą wpłynąć na warstwę ozonową Ziemi i spowodować masowe wymieranie. Przez cały ten czas będzie też wzrastać jasność Słońca. Za 1 000 000 lat będzie ono o 10% jaśniejsze niż dziś. Średnia temperatura powierzchni Ziemi osiągnie 47 stopni Celsjusza. Będzie 3 razy wyższa niż obecnie. Oceany, które jak dotąd dawały pożywienie oraz ochłodę, staną się największymi wrogami życia. Zaczną się gotować, a to oznacza, że naszą planetę otoczy gruba warstwa pary wodnej. Atmosfera będzie przypominać saunę parową. Gdy para wodna dotrze do stratosfery, zostanie rozbita za pomocą promieniowania UV, między innymi na wodór, który zacznie ulatniać się z naszej planety. Ziemia zacznie tracić wodę. I to dosłownie. W ciągu kolejnego 1 000 000 lat wyparują wszystkie zbiorniki wodne z naszej planety. Nawet mikroby nie będą miały gdzie żyć. A to oznacza definitywny koniec życia na naszej planecie. 2 000 000 lat od dziś.
Po kilku kolejnych miliardach lat zostaniemy pochłonięci przez powiększające się Słońce. Czerwonego olbrzyma. Tak zakończy się życie samej Ziemi. Ale my do tego czasu być może zdążymy podbić galaktykę i nasi potomkowie będą mogli zobaczyć to wydarzenie na własne oczy. Jaka przyszłość czeka ludzkość? Jak dokładnie będzie wyglądać nasza apokalipsa? O tym w kolejnym filmie na tym kanale. Subskrybuj. Karol Kania. Oglądałeś i wiesz.